22 listopada już po raz trzeci Nidzicka Jedynka była gospodarzem Nocy Naukowców. Celem imprezy jest zbliżenie młodych naukowców i młodzieży, stworzenie okazji do spotkania, poznania się i wspólnych działań, wzbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi i chęci odkrywania tego, co nieodkryte. Chcemy zaciekawić dzieci i młodzież procesami, często bardzo skomplikowanymi, ale otaczającymi nas w życiu codziennym. Co jeszcze? Na pewno chcemy dzięki tym młodym ludziom, którzy tutaj przyjeżdżają do nas do zespołu szkół numer 1, rozbudzić w naszej młodzieży, w naszych dzieciach fascynację światem, fascynację procesami zachodzącymi w przyrodzie, fascynację nauką. Od godziny 18 na terenie zespołu szkół numer 1 studenci z Olsztyna należący do Fundacji Rozwoju Wolontariatu przy współpracy nauczycieli zorganizowali nocne spotkania ze światem nauk ścisłych, w których nie było mowy o ziewaniu. W tym roku poza tajnikami chemii czy kryminalistyki zwiedzający zapoznali się z dziedzinami artystycznymi. Dzisiejsza noc jest nieco odmienna od dwóch poprzednich edycji. W latach ubiegłych mieliśmy noc naukowców, a w tym roku doszła nam jeszcze noc artystów. Mamy oprócz dziedzin ścisłych naukowych również dziedziny artystyczne. Dzieci będą się uczyły różnych pięknych, manualnych czynności. Mamy zarówno nauki ścisłe, jak i zajęcia artystyczne dla dzieci. W zeszłym roku były to tylko zajęcia związane z naukami ścisłymi. W tym roku do dyspozycji dzieci są sale związane z chemią, kryminalistyką, filmem oraz jeżeli chodzi o zajęcia artystyczne, będzie to quilling, scrapbooking i origami. Do północy czas wypełniły liczne wykłady, spotkania z naukowcami, jak również eksperymenty. Na stoiskach kryły się odpowiedzi na nurtujące pytania z wielu dziedzin, nie tylko ścisłych. Progi szeroko uchylonych drzwi klas przekroczyło tego dnia wielu Nidziczan.